Dzień dobry, kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę i jadę. Nasza pierwsza podróż kamperem, naszym stworzonym przez nas. Lecimy. Jaki stres, słuchajcie, to jest po prostu... Spakowaliśmy się. Jedziemy co prawda tylko na dwie noce, ale po prostu, żeby spakować vana, to jest dla mnie w ogóle całkowita nowość i kosmos. Więc jesteśmy bardzo opóźnieni i była taka stresówka, że po prostu... No, proszę bardzo, tak to wygląda aktualnie. Tutaj już jest łóżko. Już jest nasza pościel i tak dalej. Tutaj jest klatka dla Loli, dlatego że nie udało nam się dokończyć jej domku, więc będzie sobie tutaj spędzać czas. Ale na razie jest z przodu, dlatego że w czasie jazdy będzie sobie siedziała ze mną. Tutaj jest, proszę bardzo, w takim, wiecie, do przewożenia zwierzątek tam. Widać ją zresztą. Lola, chcesz pokazać się w filmie? Tak. Nie wygląda na razie na zbyt zestresowaną i nieszczęśliwą, więc jest luz. Pokażę wam, jak wygląda van. Dlatego, że no, wygląda już troszkę inaczej niż wyglądał i bardzo zacnie wygląda, przyznam. Are you ready? Yeah. Excited? Yeah. Yeah? Been ready for a while. Tak, no oczywiście, bo on był gotowy, a ja po prostu... tak, tylko później jak będzie brakowało różnych rzeczy, to będzie, że Kamilka nie wzięła. Tak? Tak. Yeah. Because maybe I need more time, but I'm taking stuff for both of us. And then you will be like, oh, I didn't take this, I didn't take that. Tak? Tak. Do you have a toothpaste? Yep. Toothpaste, everything. You have a toothpaste? Yep. Wątpię. I don't think so. Dobra, pokażę wam jeszcze vana i zacieram kiecy i lecimy. Do Czech! A tak się prezentuje van. Pod prysznicem jest moja koszula. Co pozostawię bez komentarza. Proszę bardzo, tu już jest stolik, są krzesła. Poduszki musimy kupić nowe, bo niestety okazały się za małe. Tam jest toaleta na środku. Tutaj nadal nie ma piekarnika, więc leżą nasze torby. Łóżko. I pod łóżkiem klatka dla Loli. Ja się spakowałam, słuchajcie, jak na wojnę, to znaczy jak na bardzo długi wyjazd. Bo sporo rzeczy wzięłam ze sobą, dlatego że nie wiem, czy tam będzie zimno, czy ciepło. Jej, w tych Czechach. Tutaj mamy jakieś kosmetyki, ręczniki, coś tam, bo te szafki są jeszcze, tak jak mówiłam, nie do końca zrobione. No i nic, no i tutaj mamy wejście do kierowcy. I tam jest królik. Tutaj jest hit. You got blurry. No i lodówka już też, słuchajcie. Zapełniona jakimiś owocami, ogórki kiszone oczywiście, this is food, o tym wam zaraz jeszcze opowiem. No i jedziemy. Także tak to wygląda, słuchajcie, zadzieram kiece i próbujemy, no mam nadzieję, że to nie będzie katastrofa totalna po prostu, zobaczymy. Zadzieram kiece i wyjeżdżamy. Tiki tiki, Charlejka City, do widzenia. Okej, okay. Excited? Yeah, brother. Long drive. 5 hours. Long enough. Piękna pogoda, słuchajcie, normalnie jak na zamówienie, naprawdę. Po tak strasznie deszczowych 2 czy 3 tygodniach dzisiaj jest rewelka. Więc jedziemy na te Czechy. Królik został otwarty. Lola nie lubi jeździć samochodem, więc to nie będzie jej ulubiona forma transportu, ale... Tylko nie pod pedały. Może jej się będzie podobało jednak. Lola już na kolanach wylądowała. Tak, Lolinia. Mamy dla niej mnóstwo smakołyków, więc może nie będzie tak źle. Good bunny! Bałam się, że będzie gorzej. Chyba będzie luz. Zobaczymy. Zatrzymaliśmy się, kochani, pierwszy raz na pierwszej stacji. Lola wylądowała w klatce, dlatego że tak pomyślałam, że poczuje się trochę bardziej jak w domu, troszkę rozprostuje sobie kości, później ją znowu wezmę na kolana. Przeżywa w miarę spoko, my jeszcze lepiej. A teraz czas na krótką reklamę.
Y-Food to produkty, które ja testuję od dłuższego czasu, które pokochałam i uwielbiam. Są świetnym rozwiązaniem dla osób takich jak ja, czyli takich, które dużo się przemieszczają, mają mało czasu, ale starają się żyć i odżywiać zdrowo. Produkty pełnowartościowe, słuchajcie, normalnie jak się zatrzymuje na stacji, no to cóż, albo fast food, albo słodycze, najgorzej. A tutaj mamy produkt pełen witamin i minerałów, przepyszny. Jak widzieliście, w naszej lodówce jest tych buteleczek sporo, są zarówno owocowe, jak i na przykład takie jak ten, to jest kawowy, który daje mi dodatkowego takiego kopa w czasie podróży. Uwielbiam te produkty. Batoniki, które są wygodne, żeby wrzucić do małej torebki albo do kieszeni, mieć zawsze przy sobie. I produkty w proszku, które są z kolei super do bagażu podręcznego w samolocie, bo możemy je zawsze ze sobą wziąć. No i mam dla Was zniżkę 10% na wszystkie produkty Kamila YouTube. Link znajdziecie w opisie poniżej, także polecam i zachęcam. Jest przepyszny, naprawdę. A my wsiadamy do vana i jedziemy dalej. No i jedziemy, słuchajcie, już jedziemy. How long we are driving? An hour? Nie, jeszcze nie. 40 minut, 45. No, Lola sobie siedzi. Będzie dużo o króliku, słuchajcie, bo ja bardzo byłam przerażona, jak ona to zniesie. Przytula się do mnie. Generalnie mnie na szczęście ufa na tyle, że chyba w miarę. Ale powiem Wam, że ta droga tutaj, znaczy ta tak zwana autostrada, to jest masakra jakaś, bo się po prostu tak skacze. I no nie ułatwia to po prostu podróży ze zwierzątkiem. No, ale jest spoko. Jest spoko. How is driving going? Fajnie się jeździ w sierpniu, bo czy to w Polsce, czy w Czechach mamy takie ładne, letnie widoki. Uprawy, żyto, sianko. Fajnie jest. Sierść, wszędzie sierść. Jolinia, mamy przerwę na banana. Jesteśmy w okolicach Brna, więc jeszcze z 2 godziny.
tę klimatyzację musimy naprawić, więc jak znacie kogoś najlepiej w okolicach Częstochowy, to bardzo chętnie, słuchajcie, żeby ktoś nam to naprawił. No, Lola ma dosyć, siedzi pod siedzeniem kierowcy, schowała się totalnie i ma nas gdzieś. Ja już też mam trochę dosyć, ale głównie dlatego, że jest właśnie bardzo gorąco. Ale nic, jeszcze 2 godziny. Może jakoś damy radę. Dojeżdżamy, to znaczy już jesteśmy w Pradze, musimy dojechać do centrum, słuchajcie, i szukać jakiegoś parkingu. Nie będzie to pewnie proste, bo nasz van jest dość sporych rozmiarów. Ale tak jak widać, światło jest tragiczne, jakość wideo tragiczna, także zobaczę się z Wami chyba jutro po prostu. Opowiem Wam, jak pierwsza noc w naszym kamperze i jak z parkingiem i z całą resztą. Wszystko Wam będę opowiadać, ale no, jutro. A dzisiaj pewnie pójdziemy tylko na kolację i czeskie piwko i spać. Dojechaliśmy do Pragi. Zaparkowaliśmy vana, nakarmiliśmy królika, ja zarzuciłam świeże ciuchy i idziemy na krótki spacer po mieście. Praga piękna jak zwykle, szczególnie nocą. Tylko tłumy, niesamowite. No ale cóż, Europa w sierpniu, taki mamy klimat. Stało się, kochani, obudziliśmy się w wanie. Dzień dobry, babe. Dzień dobry. Was a very nice night, right? Did you sleep good? Yep. No, ja też powiem Wam, że wyspałam się bardzo spoko. Łóżko wygodne, materac wygodny, to jest istotne. I no, było dość głośno, bo jesteśmy przy stacji pociągowej, ale ogólnie tę miejscówkę Wam polecam. Założę sobie okulary i Wam pokażę wokół. Sorry, ale jest piękna pogoda, super świeci słońce, więc bez okularów się nie da. Jesteśmy, proszę bardzo, tutaj i słuchajcie, kamper na kamperze. Dlaczego? Dlatego, że tu można normalnie w weekend zaparkować za friko i jest super w ogóle, jest bardzo ładny widok. Tam jest stacja pociągowa, tam jest muzeum, które jest bardzo ładne, nie wiem, czy to widać. Są pociągi, jest głośno, ale w nocy pociągu, wiecie, wiele nie było, także w miarę. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko Starego Miasta, dosłownie 10 minut piechotą do zabytków i do całego klimatu Pragi, a jednocześnie tak trochę na uboczu, że nie jest tak bardzo głośno, bo tutaj jest dosyć imprezowo w weekendy, więc mogłoby być grubo. Ogólnie udała nam się miejscówka, także gdybyście wybierali się do Pragi kamperem, to polecam. Ta ulica nazywa się Spanielska, czyli hiszpańska po prostu. Jest króciutka, także myślę, że jak sobie wpiszecie w Google Maps, to już znajdziecie miejscówkę, o której ja mówię. I no, bardzo jesteśmy zadowoleni. Co oprócz tego? Wczoraj pozwiedzaliśmy troszkę, znaczy pozwiedzaliśmy, poszliśmy po prostu do centrum na Stare Miasto zjeść i przy okazji gdzieś tam się porozglądaliśmy po zabytkach. Ja w Pradze oczywiście już byłam kilka razy, natomiast bardzo lubię to miasto, więc fajnie, że nam się udało przyjechać. No, fajny ten van, powiem Wam, fajnie tak się obudzić i mieć wszystko wokół siebie. Lola zadowolona już teraz. No babe, I think Lola is now happy. Chyba już jest zadowolona, bo no, może sobie biegać wokół i fajnie. Także mam nadzieję, że będziemy mieć bardzo ładny, słoneczny dzień i ogólnie chyba fajna sprawa, taki kamper, powiem Wam. Tak jak powiedziałam, ten film nie jest o Pradze, a raczej o naszych pierwszych doświadczeniach z kamperem, ale pokażę Wam kilka miejsc w tym pięknym mieście. Takich moich ulubionych. Zadzieram kiece i lecimy na szybkie zwiedzanie czeskiej stolicy. Praga jest cudowna. I ma w sobie taki niezwykły klimat dawnych lat. Bardzo lubię, chociaż polecam zdecydowanie poza sezonem.
cały dzień na nogach, zasłużyliśmy na powrót do vana i czeka na nas Lola, która już szaleje w pościeli. Ostatni poranek w Pradze, więc wybraliśmy się jeszcze na słynny Most Karola. Tutaj też tłumy, oczywiście, czego się spodziewałam. Co ciekawe, wokół słychać głównie język polski. Praga, Praga i po Pradze kończy się nasz wyjazd. Babe, did you enjoy it? Yeah, it was nice. How is in the van, the first two nights? Wasn't too bad. Wasn't too bad. Gotta get used to it. Yeah, at least we know that we have to fix few little things, no? That could be, yeah. Whatever, but najbardziej jest nieszczęśliwa ta pani oczywiście, dlatego że już jest zestresowana, mamy przez sobą 6 godzin znowu w drodze, już nawet nie chcę ogórka zjeść, to już znaczy, że jest bardzo źle. I zadzieram kiedy sobie lecimy. Mnie się podobało, ja jestem bardzo zadowolona. To tak jak powiedziałam, no to jest film o tym, jakie było nasze pierwsze doświadczenie z vanem, nie o Pradze czy o Czechach. Natomiast bardzo dużo Polaków w Pradze, to są tak z moich szybkich obserwacji, bardzo dobre piwo, jak zawsze. Bardzo, bardzo wysokie ceny. Ja nie wiem, ja pamiętam Pragę jako takie miasto w miarę tanie, to znaczy drogie jak na Czechy, ale tanie jak na Europę, a powiem Wam, że naprawdę mnie ceny zszokowały i w knajpach, i w sklepach, i w ogóle bardzo jest drogo. No, a teraz zadzieram kiedy lecimy, po drodze będę do Was jeszcze mówić, jeszcze mi się pewnie poprzypomina, a jak nie, to jeszcze jutro coś opowiem. Lola, are you ready to go? Yeah? Nasz królik mówi po angielsku, słuchajcie, dlatego, że my zawsze w domu mówimy po angielsku. O! Zostawiamy za sobą Pragę. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie zawsze droga powrotna jest dłuższa. Już nie ma tej ekscytacji, widoczki są już znane i na większym zmęczeniu jakoś trudniej wysiedzieć kilka godzin. Na szczęście pogoda nadal piękna i można się cieszyć sierpniowym klimatem za oknem. Zatrzymaliśmy się na stacji, kochani. Lola sobie tutaj siedzi. Poszła na chwilę do klatki, chociaż generalnie jedzie z nami. Do you think she's very annoyed? Tired? No, she's loving it. Bullshit. No, she's nuts. Yeah, she hates it. Lola nienawidzi jeździć samochodem. Bo ogólnie spanie w wanie jej nie przeszkadza i przebywanie w nim natomiast tak. But what I wanted to say that we went to the petrol and he bought me something as a present. Surprise. Uwaga. Lentilki. Lentilki są... Upside down. Lentilki to są najważniejsze w ogóle w Czechach kompletnie. Yummy. Thank you. Proszę bardzo. Niam, 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 niam. And what is the most important cartoon? Krecik. Krecik! Ahoj! To jsem ja! Lola Bunny! Dobra. Zacieram kiece. I lecimy. I lecimy. Lola została jednak w klatce, postanowiła, że nie chce tu z nami być, więc zostawię ją na chwilę, zobaczymy jak jej tam będzie, najwyżej po prostu ją zgarnę. Yeah, they were hitchhiking, you see? Sorry, guys. Polacy, para Polaków chciała się dostać do Ostrawy i zapytali mnie, czy mogą jechać z nami. No niestety nie mogą, dlatego że nie, bardzo mocno nielegalne by to było, bo my nie mamy siedzeń, mamy tylko 2 siedzenia w vanie, więc no nie możemy ich sobie wziąć z tyłu, żeby tam siedzieli. Niestety. Sama bym chętnie się położyła na tym łóżku z tyłu i tam poczilowała. Słuchajcie, mam bardzo kiepskie światło już w tej chwili, więc nie będę nadmiernie dużo gadać. Jesteśmy w okolicach Brna i miałam bardzo wielką ochotę podjechać do Austrii, dlatego że moja siostra mieszka w Austrii, ale jest już późno i chyba sobie to podarujemy, bo z tym mamy dużo roboty, bo musimy dokończyć kamper, więc no. Teraz ładne dni mają być, ma być słonecznie, więc spróbujemy po prostu na tym się jednak skupić. Więc ciśniemy do Polski. I co? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, aha, co mnie bardzo bawi w Czechach, uwielbiam, to są słowa, które brzmią tak samo, albo prawie tak samo jak w Polsce, a znaczą zupełnie co innego. I przez cały ten wyjazd Hitowi różne rzeczy opowiadam o różnych słowach. Typu, teraz byliśmy na stacji właśnie, stacji paliw i zupraknę mi słów. Na stacji paliw i
żeny, nie? Żeny to są kobiety po czesku, więc na drzwiach do toalety dla kobiet są żeny, no to dla mnie jakby żony, prawda? I dużo jest, mnóstwo jest takich słów w ogóle, które no mnie to po prostu rozwala czasami i chodziłam po tych Czechach i zdjęcia robiłam, bo no, a w ogóle Czechów uwielbiam, Czechów i Słowaków, ja to zawsze podkreślam, to są strasznie fajni, weseli ludzie i zawsze jak spotykam gdzieś na swojej drodze, to bardzo, bardzo na tak. Dobra, ciśniemy, ja chyba jutro dokończę ten film, dlatego że naprawdę no, będzie jakość po prostu tragiczna, jest tak ciemno. Dzień dobry i wróciliśmy na polską ziemię, kochani. Przespałam 11 godzin. I nie dlatego wcale, że w kamperze śpi się źle czy niewygodnie, wręcz przeciwnie. Spało nam się bardzo wygodnie. Natomiast no, droga była długa i zatrzymaliśmy się godzinę jeszcze przed dojazdem do domu, godzinę jeszcze nam zostało i zatrzymaliśmy się, żeby Hit mógł się przespać 45 minut, bo bałam się, że zaśnie za kierownicą, bo już było bardzo ciężko pod koniec. A bezpieczeństwo przede wszystkim i Wam też tak polecam w czasie szczególnie właśnie dłuższych wyjazdów gdzieś na wakacje. No, van się sprawdził, Lola się sprawdziła, nam się bardzo podobało. Sorry, że ten film jest tak strasznie przegadany i taki trochę bez pomysłu, ale sama nie wiem, co mam pokazywać. Muszę się nauczyć trochę robić takich filmów, bo no jest to nowość też dla mnie. Ale ponieważ dużo od Was pytań i dużo komentarzy po ostatnim filmie, to stwierdziłam, że no warto Wam też pokazać ten nasz pierwszy wyjazd, choćby miał być taki właśnie przegadany ten film. No właśnie, od Was bardzo dużo pytań i komentarzy. Dostałam ostatnio komentarz, że nie szanuję Was, że nie odpisuję na komentarze pozytywne. Kochani, pod filmem ostatnim pojawiło się ponad 500 chyba komentarzy i ja naprawdę nie byłam w stanie na nie odpowiadać, dlatego że no też jestem w podróży w międzyczasie i jeszcze pracuję i jeszcze coś tam, więc staram się, ale czytam wszystkie komentarze i bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe słowa w moim kierunku i w kierunku Hita i, no i o kamperze też, także i dziękuję za wszystkie też wskazówki, bo dużo fajnych rzeczy mi tam piszecie też, na co uważać i tak dalej. Widzę, że wiele osób z dużym doświadczeniem takim kamperowym właśnie, także fajnie, bardzo dziękuję. No, a my bardzo się cieszymy, że nam się udało taki krótki wyjazd uskutecznić, tak jak już mówiłam w filmie wcześniej, że po prostu dostrzegamy pewne rzeczy, które gdzieś tam trzeba poprawić, zmienić i tak dalej. No, oprócz tego taki jeszcze z dużych rzeczy, to mamy do zamontowania wodę do końca, dlatego że niby jest, ale coś tam gdzieś przecieka, więc trzeba ją poprawić i trzeba zamontować gaz, ale tutaj będziemy chyba mieć pomoc, tak że będzie trochę łatwiej. A tak poza tym to zostało dużo takich malutkich rzeczy, detali, takich do dopieszczenia, jakieś tam drzwi pod łóżkiem, jakaś jeszcze jedna szafka chyba, uchwyty do szafek, jakieś takie wykończenia gdzieś tam, no i dekoracje i cała reszta, także będziemy się tym teraz bawić, ja od rana dzisiaj siedzę i klikam, natomiast Hit od rana siedzi i dubie właśnie w wanie. No i mam nadzieję, że już ku końcowi, a w międzyczasie będzie jeszcze podróż. Słuchajcie, sorry w ogóle, że brzmię tak chyba mało radośnie, ale jestem bardzo radosna, natomiast jestem po prostu zmęczona jeszcze i taka, no, trochę nieprzytomna. Będzie podróż nie vanem, tylko następna nasza podróż będzie normalnie samolotem. Zacieram kiecę i lecę jednak. Bardzo spontaniczna, niezaplanowana i dość mocno egzotyczna. Także no mam nadzieję, że Wam się spodoba też, dlatego że chcę Wam pokazać kierunek, który wydaje się, że jest bardzo drogi, a chyba da się go zrobić nie aż tak tragicznie, jeżeli chodzi o pieniądze. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Także van będzie musiał poczekać. Dlaczego tak? Dlatego, że chcę przedłużyć jakby nasz pobyt w Schengen, żebyśmy we wrześniu jeszcze mogli to Schengen zrobić, a Hitowi kończy się 90 dni, które może w Schengen przebywać. Więc jeżeli wyjedziemy teraz na prawie 2 tygodnie, to później te 2 tygodnie będzie miał we wrześniu po powrocie jeszcze, gdzie będziemy mogli być w Europie. No a potem wyjedziemy z Europy tym vanem. Mam nadzieję, że już będzie wszystko prawie zrobione teraz jeszcze przed wylotem. A potem chciałabym tutaj dosłownie 3 dni popakować wszystko, zabrać królika i zadzieram kiece i nie ma nas. No, bardzo jest to wszystko ekscytujące, ale bardzo też stresujące, dlatego że no, mnie też wiele rzeczy w Polsce wiąże, jakieś umowy i tak dalej. Ja niby pracuję całkowicie online, ale jak jestem na miejscu, to jest mi trochę prościej, bo pewne rzeczy mogę przesłać pocztą i tak dalej. Do mnie też przysyłają różne rzeczy ludzie pocztą. Jakieś mam spotkania, nie zawsze wszystko da się online, więc no, będzie to wyzwanie duże. Ale tak jak mówiłam, ten pierwszy wyjazd to będzie, myślę, 2 miesiące mniej więcej. A potem znowu może gdzieś polecimy, zobaczymy. No.
Sporo pytań też dostałam od Was po ostatnim filmie. Były pytania o wymiar materaca, jaki udało nam się wcisnąć, więc wymiar 140x175. Z tym, że kupiliśmy materac 140x200 i normalnie, słuchajcie, takim wielkim nożem kuchennym odcięłam część tego materaca. Sama ja własnoręcznie, dlatego że po prostu było taniej, bo to jest taki standardowy wymiar, a jakbyśmy kupili 175x140, to ta cena razy dwa. A ponieważ kupiliśmy piankowy materac ostatecznie, no to tak się udało. Jest dość wygodny, chociaż ja chyba kupię taką nakładkę jeszcze z kokosa, żeby był trochę sztywniejszy, chociaż to jest taka pianka dobrej jakości, taka memory, coś tam, więc fajnie się na tym śpi, ale ja potrzebuję na mój kręgosłup jednak trochę twardziej, także chyba kokosa na to zarzucimy. Ale to może być z czasem, to jakby nie jest natychmiast i już. Pytaliście o toaletę, tak, kochani, jest toaleta, zaraz Wam pokażę. Toaleta jest taka przenośna, to znaczy nalewa się tam takiego magicznego płynu wymieszanego z wodą i normalnie można wodę spuszczać i tak dalej i po prostu co jakiś czas opróżniać. Zabrakło mi słowa, i opróżniać po prostu. Także takie mamy rozwiązanie i myślę, że w większości kamperów takie rozwiązanie się sprawdza, także no, mam nadzieję, że nam to wystarczy. Co jeszcze pytaliście? Po rolce na Instagramie pytaliście mnie, dlaczego nie mogę używać prostownicy i suszarki. Nie mogę, dlatego że mamy podłączony prąd na razie, tylko taki do światła i lodówka też działa, natomiast nie ma jeszcze prądu w gniazdkach. Bo tam jest jakiś inny prąd, ja się na tym nie znam, nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć. Hita nie chce teraz, nie chcę mu zawracać głowy, bo pracuję, więc no po prostu dlatego nie mogłam, ale będzie ten prąd i będzie można to używać. Mamy już solar założony, tu też dzięki za wskazówki a propos solarów, ale my już mamy założony, też założyliśmy sami solar na dachu i działa. Działa sprawnie, szybko i spoko. Nie wiem, czy będzie wystarczająco dużo energii, żeby właśnie sobie włosy prostować i tak dalej, zobaczymy. Nie mamy klimatyzacji, pytaliście też o to, nie mamy klimatyzacji, ale mamy ogrzewanie, bo ja powiedziałam, że bez ogrzewania nigdzie nie jadę, dlatego że mnie jest zawsze zimno, więc mamy ogrzewanie. Klimatyzacji nie ma, ale jest wiatrak i daje radę, także myślę, że to nam wystarczy, przynajmniej na razie. Ach, no i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ktoś mi tam pisał, kilka osób, że chcielibyście taki film od zera do końca, jak stworzyliśmy kampera. Nie będzie takiego filmu, dlatego że ja coś tam nagrywałam w międzyczasie, ale nie dużo. Także stwierdziłam, że takich filmów jest sporo na YouTubie i chyba aż tak technicznie tutaj nie będziemy działać. Hit też mówi, że on by nie był w stanie nawet chyba opowiedzieć o tym, co robił po kolei, bo po prostu było tego tyle, że to jest ciężko opisać. Jak ja sobie pomyślę, że rok temu w Słupsku była zima i zakładaliśmy te... Znaczy zima, to była jesień chyba taka, ale chłodna. Robiliśmy te izolacje i jakieś malowanie kawałków, gdzie tam jakaś rdza była czy coś. No to powiem Wam, że to, co jest teraz, to jest magia ostatecznie. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam i zachęcam. Dziękuję Wam bardzo za tę podróż wspólną. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Spróbuję odpowiadać, ale jak nie odpowiem, to się nie gniewajcie, bo czytam i jest mi bardzo miło i ciepło na sercu, jak tak miło do mnie piszecie. No a pokażę Wam jeszcze wana, bo już troszeczkę gdzieś tam ruszamy z tą budową, a zanim ja zmontuję ten film, to pewnie za jakieś 2-3 dni znowu coś trochę będzie inaczej wyglądało, także pokażę Wam, jak idą prace. No i trzymajcie za nas kciuki w dalszym ciągu, bo tak jak powiedziałam, łatwe to nie jest. Ściskam, Kamila Zawodzka, zadzieram kieceglece. Już było tak pięknie posprzątane, a teraz znowu jest chaos. No ale cóż, tak się to dzieje niestety. Proszę bardzo, jaki jest postęp? Tutaj mamy już zamontowaną ścianę. Do końca nie mogliśmy się zdecydować. Mieliśmy kupione panele ciemne, a ostatecznie wymieniliśmy na jasne, bo stwierdziliśmy, że może będzie trochę za ciemno. Ja nie jestem do końca przekonana co do tego, no ale niech będzie. Tutaj już Hit zrobił ściankę. O, widzicie, mówiłam Wam o wiatraku. Wiatrak buczy. I zrobił ściankę z takimi drzwiczkami, żeby tutaj po prostu pod łóżkiem, tutaj będzie jedna szafka, albo jeżeli nie zrobimy szafki, to postawię jakieś takie pudełka, w których też będziemy mogli przechowywać rzeczy, no a reszta no to garaż po prostu, dlatego że dużo takich jeszcze trzeba rzeczy technicznych i jakichś takich sportowych typu jakieś deski i inne tego typu klimaty. No i tutaj się wiele już chyba nic nie zmieniło, dla Loli jest domek już zrobiony. Mam nadzieję, że już jest dobrze. Poprawiliśmy drzwi, które się teraz super łatwo otwierają, bo był problem. No, prysznic jest i
No i tyle. Reszta została tak, jak była. I mam nadzieję, że już niedługo będziemy finiszować. O, a tu jeszcze Wam pokażę toaletę, bo pytaliście o toaletę. Tak wygląda nasza toaleta przenośna, proszę bardzo. No. I tutaj się nalewa płynu wymieszanego z wodą, który powoduje też, że nie ma smrutku i że wszystko śmiga. Tyle. Dzięki. Ściskam. Buziaki, pa.